No witajcie, dzisiaj ładna pogoda, wczoraj troszkę popadało, więc dzisiaj zaczynam od miejsca, w którym są kozaczki, stojaczki, jak kto tam woli. Już jednego mam brązowego, a już widzę pięknego kolejnego pomarańczowego, także tu się trzeba rozejrzeć, bo tutaj lubią być te grzyby. No tych koźlarzy tam było niewiele, znalazłem dosłownie z 5, z czego 3 były robaczywe, 2 wziąłem. Więc skierowałem się w stronę miejsca, gdzie rosną prawdziwki. Ledwo wszedłem i już mamy pierwszą sztukę. Także zaczyna się obiecująco, zobaczymy jak będzie dalej. Ale oby było tak jak się zaczęło. Dostrzegłem już kolejne 2 sztuki. Tutaj jest jeden. Taki malutki. O, tutaj jest kolejny, ale ten już jest bardzo, bardzo malutki, ale może być do słoika. A tutaj jest nieco większy. O, tutaj jest, bo na chwilę go straciłem z oczu. Taki grubiutki, fajny. Bardzo ładny. Że kolejne 3 sztuki wpadają do koszyka. Koło tego to przechodziłem chyba ze 3 razy i go nie zauważyłem, bo jest cały brudny w tym piachu. Ciężko go zauważyć, jest cały brudny. Nie wygląda za ciekawie, także chyba go nawet zostawię, szkoda, że wyrywałem. Idziemy dalej. Mamy kolejnego pięknego prawdziwka. Bardzo ładny, nieco obgryziony, ale to nie szkodzi. Oj, ale robaczywy mocno. No teraz jest problem, bo bardzo jest dużo robaczywych, zobaczcie. Tego to nawet nie chcę mi wyostrzyć, ale nawet nie biorę, bo masakra. No z tamtego tylko odratowałem kapelusz, a tutaj pięknie prawdziwek rośnie sobie w mchu. Bardzo głęboko. Piękny. Tutaj ten mech. A tutaj kolejny prawdziwek. Bardzo ładny. Tamten był zdrowy. Mam nadzieję, że ten też, bo teraz jest dość problem taki spory z tym, że dużo robaczywych się trafia. I tutaj jest bardzo fajne miejsce. I ogólnie, bo jest pięknie, ale i też dlatego, że rosną tutaj prawdziwki. Ten to chyba będzie robaczywy, bo jest bardzo miękki, także ja go nie będę brał. Ale rozejrzę się, czy nie ma tutaj jakichś dobrych, fajnych, zdrowych grzybków. No i wręcz w ekspresowym tempie już mamy kolejne 2. Mam nadzieję, że będą zdrowe, ale bardzo malutkie. Tego to ledwo dojrzałem. W zasadzie tylko dlatego, że są podniesione liście. Bo tak to bym go nie zauważył. Ale dzięki temu, że liście były podniesione do góry, to tak zwróciło to moją uwagę. No i podszedłem troszkę bliżej, no i faktycznie się okazało, że jest prawdziwek. Kolejne 2. Mamy coś większego. Ten jeden już się przewrócił, ale jeszcze jest ten po przejściach. Ale jeszcze dycha. O, ten może będzie zdrowy, bo jest dość twardy, zaraz sprawdzę. trzeba się tu jeszcze rozejrzeć, bo naprawdę jak są grzyby, to zawsze kilka prawdziwków jest. Mamy rodzinkę. Chciałem to tak ładnie pokazać. Jakoś w ten sposób. Coś pięknego. Aż szkoda brać czasami tych grzybów. Tamte były zdrowe, a ja widzę kolejne trzy. Tutaj mamy piękną parę. A tutaj przejdę 2 metry dalej. Jest trzeci prawdziwek. O, tutaj je widać, tu są te dwa, tam są te skrojone, było dosłownie 3 metry, a tutaj znowu kolejne 3 obok siebie. Tu się jeszcze trzeba troszeczkę rozejrzeć, może jeszcze coś się uda znaleźć. No powiem wam, że się udało, bo z tamtych grzybów, które były wszystkie obok siebie, tylko jeden był robaczywy i to na tyle, że jeszcze kapelusz się udało odratować. A ja już dostrzegłem przy czyszczeniu tamtych kolejnego. Bardzo ładny. Oj, bardzo twarda nóżka. Powinien być zdrowy. Mam też taką nadzieję. No tu naprawdę jest fajne miejsce, tu się trzeba zawsze troszeczkę pokręcić, bo naprawdę one są schowane, ale jak się tak dobrze człowiek przyjrzy, przypatrzy, pochodzi, to kilka zawsze wpadnie do koszyka. Idziemy dalej. Kilka kroków i już jest kolejny, widzę go. No generalnie tych grzybów jeszcze nie ma jakoś bardzo dużo, żeby powiedzieć, że jest jakiś wysyp, ale tak by się zaczynało więcej pojawiać. O, tam jest jeszcze jeden przede mną. Tak by się zaczęło pojawiać więcej, ale jeszcze nie na tyle, żeby powiedzieć, że to jest jakiś wielki wysyp. To też, ja też nie chodzę nie wiadomo ile po tych grzybach, bo tak sobie wychodzę czasami na godzinkę, czasami na półtorej. W jedno miejsce, tak rekreacyjnie. I w tych miejscach troszkę tych grzybów jest, ale no... jakiegoś mega szału nie ma, ale nie jest też źle, bo naprawdę wyniki są ok. Zawsze jak przechodzę tym rowem, to się uśmiecham w tym miejscu, bo przy tym drzewie zawsze gdzieś jest prawdziwek. I oczywiście tak jest i tym razem. I tu same piękne rosną, najładniejsze. Tu stoi jeden, a tutaj wyszedł drugi. No tutaj zawsze jest grzyb. To jest niesamowite. Co nie przyjdę, to tutaj, gdzie niegdzie to nie zawsze są. Ale tutaj, no nie ma siły, żeby nie było grzyba. Zawsze jest. Że zawsze tutaj muszę zajrzeć, bo są po prostu. I to piękne, twardziutkie. Przepiękne tutaj są. Idziemy dalej. Powiedziałem przed chwilą, idziemy dalej, ale tak spojrzałem sobie w lewo. Widzicie przede mną? Zobaczcie. Jak tu nie lubić tego miejsca? Jeszcze takie piękne tu rosną, twarde. Duże, przepiękne tutaj rosną te prawdziwki. W tym miejscu no to jest moje ulubione miejsce. Znowu musiałem wziąć zrywkę, a nie koszyk, bo myślałem, że będzie mało, kilka, a tutaj znowu musiałem się posiłkować zrywką, żeby donieść tą zrywkę do koszyka, który jest jakieś 60 metrów ode mnie przy rowerze. Teraz, żeby było jeszcze śmieszniej, to obczyściłem tego grzyba kolejnego. Jak widać, jeden był robaczywy, ale udało się kapelusz uratować. A tutaj tak się zająłem tym grzybem, który stał tutaj, że nawet nie zauważyłem tych dwóch. Tu jest jeden, tam jest mały drugi. No, to miejsce uwielbiam, naprawdę. Mnóstwo grzybów w jednym miejscu. No nie uwierzycie, ale wyciągam telefon w tym miejscu po raz czwarty. Te grzyby normalnie sobie teraz ze mną żartują, bo co schowam, to widzę kolejne. Tu jest jeden i tutaj jest drugi. I teraz się bardzo mocno rozglądam, żeby znowu nie schować telefonu, żeby ponownie go wyjąć. No miejsce fantastyczne. Kilka grzybków jest z jednego miejsca, także no super. No i po raz, tak jak przypuszczałem, witam z tego samego miejsca po raz piąty. Przeszedłem 2-3 metry. No i jest kolejny piękny prawdziwek. No niesamowite to jest. Już myślę, że nie będzie. Schowam telefon. Stoi kolejny i tak 5 razy. I teraz się boję znowu schować ten telefon, bo będę po raz szósty wyciągał. Tak się teraz dobrze rozglądam. Ale chyba już nie widzę. Ale zaznaczam, że chyba, bo już tak powiedziałem raz. Wyszedłem z tamtego miejsca. Jestem w kolejnym rowie, że tak powiem. I zobaczcie, jak fajnie sobie rośnie grzybek. A w zasadzie tu dwa grzybki. Jakoś się udało wypatrzeć, ale nie było to proste. Dzisiejsza taktyka grzybobrania wycelowana w punkt. Chodzę po prostu rowami. Zobaczcie, tego nie wezmę, bo on już jest stary. Ale zobaczcie, jaki duży prawdziwek. Niech sobie tu będzie, bo to już taki przysłowiowy kapeć. Rozatuje. Tutaj już stoi dosyć. Także niech sobie będzie. No ale to świadczy o tym, że i tutaj prawdziwki rosną. Zobaczcie, maślaki tutaj też rosną. Ich nie biorę, także niech sobie rosną, ale też tutaj są w tym miejscu. Czasami się jakiś stojak, kozaczek jakiś trafi. Także miejsce uniwersalne na grzyby. No najwięcej jest tutaj prawdziwków, wiadomo, ale można właśnie trafić też maślaki, kozaki, podgrzybek czasami jakiś się pojawi. Więc na to miejsce na pewno nie można narzekać. Bardzo lubię to miejsce. No i to by było na tyle. Dzisiaj godzinkę byłem w lesie na takim spacerze. Przy okazji mówię, a wezmę koszyk, może parę grzybków wpadnie do koszyka. No i to jest efekt dzisiejszego spaceru. Te wszystkie są zdrowe. Oczywiście sporo odrzuciłem, ale tego już do filmu nie dodam, bo po co mam dodawać robaczywe grzyby. Także te wszystkie prawdziwki są piękne, zdrowe. Kilka się udało zebrać. Może w końcu coś ruszy, że był taki wysyp z prawdziwego zdarzenia. No i co? Jeżeli filmy się podobają, to subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. Komentujcie, ile tam u was grzybów, bo jestem bardzo ciekawy. Już wkrótce kolejne filmy z grzybobrania, ze zwierzaków, ze spacerów po lesie. Ogólnie wiadomo, tematyka leśna. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. I to tyle. Za 2 dni się przejdę znów na grzybki. Zobaczę, czy coś więcej wyskoczy, czy będzie tyle samo, czy mniej. Ale mam nadzieję, że więcej. W końcu wrzesień. To powinno tych grzybków być więcej. No i to tyle. Także do kolejnego filmiku. Cześć.